i witajcie w trzecim już odcinku, jeżeli w ogóle to wypuszczę. Patrzcie, Luke ma nowe wdzianko, a ja mam Luka. I tutaj jakiegoś potworka złapał. Ty, Luke ma już moc. Właściwie skąd ma miecz, skoro wcześniej mu Obi-Wan go nie dał? Może dał? Znaczy w filmie mu dał, a teraz mu nie dał. No ale dobra, nieważne. Patrzcie, jaki mam miecz. Wow, wow, wow. No, ale skakać nie umie. Ha, ha, ha. Ojejku, to wszystko będzie na mnie spadać. Luke jak to machnie. To. Dziabnie wszystko. Aha, a tutaj się bronimy. Luke, jaki ty dzielny. A, możemy zmieniać na pistolet. Jednak ja wolę mieczek. No i tak zapiszemy, bo... Śnieżna panda zaatakowała. O, Luke ma dłuższe życie, czy mi się wydaje? Dobra, Luke, bierz to HP, bo... Dawno żadnego bossa nie było. Tylko żeby nie wykrakał. Luke, ty kawalarzu. Aha, ja to chyba też ma spaść. Nie bójcie się, później Luke będzie lepsze z tym sztuczki robił. A przed tym nie da się bronić. Tylko przed strzałami. Miecz nie może wszystkiego przeciąć. Chciałem przeciąć tego bloka, ale... No widocznie miecz świetlny nie jest na tyle dobry. Hej, misiu. Luke ma chyba cały czas to samo dzianko, tylko po prostu inaczej pokolorowane. Tak mi się wydaje. Dawaj, tłucz miśka, tłucz miśka. O, i spadł Luke. A mama mówiła nie chodź po lodzie, nie? Mówiła. Ale nie słuchałeś. Masz niebieskiego mieczyka. Ale zasadkę żeś zrobił na mnie, ohoho. Że aż spadło za mnie. No te miśki są potwornie straszne. Dobra, a ja tymczasem wpieprzyłem się do domu. No nic. Oj, Luke, ty kawalarzu. Hmm.
Ja wam mówiłem, że Luke to kawalerz dobry. Sam do dołu się patrzę. Ojej. Nic tu nie będzie szło? Zobaczymy. Przełączymy się na nic nie robiący pistolet. Może w czoło, w nogę? Na głowę? W dziurę? Nie? Nic ci to nie robi? To nie. To zapiszemy. O. Uciekłem. Widzę ducha, ja chcę spieprzać. Nie. Aha, to tylko Obi-Wan. A nie mogę go sieknąć. Tak się unika. Cyk, cyk. A jak tak, tak można było chyba odbijać ich jeszcze, że w nich trafiają. To może nie. Może nie ten Star Wars. Ha, ale zabawne. Nie. No, Luke, machaj do publiczności. Już? No dawaj, Luke. Luke, no, nie rób mi tego. I wczytujemy. Tam zniszczyliśmy droida mniej bojowego. Mógł być latał i zabijał. Zobaczycie. A to co to? A to do pistoletu chyba. Ale Luke jest już tak fajny, że nie potrzebuje. Ale w siebie nie strzelają. Łahahahaha. Luke jest tak chytry. Przechytrzył was. I mnie też. Mnie też przechytrzył. Ha, ha. Luke jest szybszy niż Lucky Luke. No i... okej. No, Luke, nie daj się. Nie daj się, Luke. Ty potrafisz wierzyć moc. I znowu witam po krótkiej przerwie. Nie ma co jak ludzi, którzy spadają w pokoju. Ale Luke sobie z nimi poradzi. Nie, Luke? Stop!
Patrz. Znowu kolejna scena akcji za chwilę prawdopodobnie. Tak jak powiedziałem. Mógłby tutaj życiem tutaj podarować. I się mówię, mam. No to jeszcze życie by się przydało. No. Tak się ładnie wyprosić. No to ja teraz proszę o moc do pistoletu, którego nie używam. A, jesteśmy po misji jakiejś tam. Aha. No bo trzeba uciekać przed tym. No. Trzeba uciekać, to sobie save'a szybkiego zrobimy. Ojejku, ja chcę HP. No trudno. Ile to ma nóg? Ludzie, no bez przesady. Tam na obrazku z dala są tylko 4, a tu ja już... Nie wiadomo ile widzę. No, przemienię się na pistolecik. No luk, dawaj szybko. Moc w tobie silna jest i tak dalej, ale bez przesady przechodź to. No dawaj, dawaj, dawaj. Genialne! Przypomniałem się o reklamach chrupku Star Foods z Piotrem Gąsowskim. Tak, no dobra, przyznam się, oglądałem niektórego krytyka. Luk, jakie ty robisz? Jakie kołki? Ojej. Ojej. Aha, i uciekaj do jaskini. Nie wiem, co się za mną dzieje, ale wolę nie wiedzieć. Lub dostał bolcem w oko. Pomachamy trochę do publiczności. Jeszcze. Już można. Jakaś baza. A chyba lepiej spieszać. Tak się świat trzęsie. Dawaj, Luk, machaj, 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 machaj. Cześć, 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 cześć. No. Luk, ty umiaru nie znasz. Ja będę tutaj tak stał i zabijał wszystkich, którzy będą chcieli przyjść. Aha, jak... A, jak tak chciałem, to przecież już nikogo nie ma.
Ach, ten luk jego sztuczki. Luk to się nie popisuje, tylko wasz. Oj, Luk to taki wieczny aktor. Tam już dostałem po hełmach. No ja tam wchodzić nie będę. No dobra, będę. No super, że wszedłem. Czytamy. Mogliśmy troszeczkę dalej. Luk taki nietowarzyski jest. Ja zapiszę może jeszcze raz. I jeszcze raz. Jeszcze raz. No już raz nie wyjdzie chyba. No. Z 5 pewnie już zostało pociechanych. Sprzątam się na Uber pistolet. Prince of Persia, wii. Już. A zawsze tam mogło coś być na dole. No Luk, ty się nie daj. Trzeba. O, zginąłeś. I czemu? To jest bez sensu w takich grach, że jeżeli tylko dotkniesz przeciwnika, to stracisz życie. Nie lubię tak. Aż trzeba grę zapisać. Mahaha. Ja sobie może pomacham najpierw. W razie gdyby jakiś strzał mnie dosięgnął. O, on mnie rozszarpał. To ja wczytam. No to nic nie zrobi. Użyję mocy, by zapisać grę.
O nie, idzie, ojciec. Tato, tato, to nie ja. To nie ja zabiłem tego wielkiego miśka. No dobra, dalej. O, już mamy inne odzianko. Znowu. Wow! Mamy podwójny skok. To nawet zapiszemy z tej okazji. Znajdź jogurta. Mucidła. No. Ty jesteś Yoda? Dobra. Ojej, Luke schował pytkę. Znaczy miecz. Tararararata. Ale śmieszny Yoda, nie? Patrzcie. Yoda umie kupa gówna poruszyć. Teraz my. O, to jest chyba mana. Ojejku, nie można. Nie można tak robić. Bo jak kiedy się zdenerwuję, to nas komendant cofnie. Bo Yoda jest takim GM-em tutaj, administratorem. Nie mogę biegać po tym. Zwracam. To nie poradzę, że coś się za wszystkim przeżywa. O, znowu Yoda. No i teraz pies mi przerywa, więc wracamy za chwilę. No dobra, to bijemy rekordy. Aha, to należało zrobić tak. Luke, nie lubię cię. A jak jesteśmy jeszcze dalej niż byliśmy? To ja wczytam. Może nie jesteśmy jeszcze dalej, nie wiem. Dobra, będziemy zapisywać na każdym takim bagienku. Aha, no. Luke schował swoją świetlną broń. Tak sobie myślę, że mało będzie filmików tej serii. Ale jeżeli chcecie, to nakręcę dla was jeszcze trzeciego epizodu na Game Boyu. Ojejku, dobra Yoda, nie sraj. Aha, dobra, nie mogę. Nie mogę podczas tego mocno używać. No tak, bo jestem jeszcze słabym Luke'em. Co ja mam zrobić? No Luke, no bez przesady. Co to ma być? Nie no nie, nie chcę mi się od nowa robić. No Luke, weź, strzelcz coś, czy nie wiem, no bądź mężczyzną. Luke.
Spróbuję najpierw skoczyć. A później... Nie da się biegać w powietrzu. O, bez coś. Luke, ty mądry jesteś. A, wczytałem. Ja wczytałem, kurde, zamiast zapisać. Ludzie, zabijcie mnie. Do tego shift. Proszę pana. Oj. A, to ja się mogę bujać. Zapisujemy. I wpadliśmy w błotko. Jadę nas nauczy. Ta. Mogę poczekać jadę? Nie, to nie. Nawet mocno niego nie działa. O. Zabiłem Vadera. Epic. No i się okazało, że to tylko jego wizja. Nie wiem, czegoś tam nawdychał, ale fajna wizja. Jada miał rację. Jeśli się skoncentrujesz, Luke, to spowolniony czas. Luke. To pułapka. Tak. Po twoich ciuszkach od razu widzę, że to pułapka. Haha. Ty lub kawalarzu jedno. Tam. A, nawet Luke nie umiał wskoczyć na te schody. No chodź, jesteś tylko mecz ode mnie. Erdo, ledwo, no co ty? Ale pozabijam. No dobra, zapomniałem o tobie. Rydy 2. Zabili R2D2, a on jest częścią mnie. Nie można tak. Luke, wcięło ci miecz? O, zobaczcie, jakie Master Jedi. I teraz spowolnione tempo i takie wszystkie bajery. No czekajcie na R2D2. Luke, ale z ciebie spryciarz. No weź nie z robota. Otwórz te drzwi.
I zagubił się. Umarł w powietrzu. Ale za to mamy pełne życie. Słuchajcie. To się nazywa reinkarnacja. No i poczekajcie chwilkę, bo znowu musi nastąpić przerwa. Przerwę. Jak sobie tutaj dzielnie radzi. Patrzcie, jakie z niego mistrz popcornu. Nie, no znowu kolejna przerwa. No to poczekajcie sobie. No, pies chciał już wziąć go na rączki. No to nagrywamy w ekstremalnych warunkach. Byleby się nie kręcił za bardzo teraz. Bo przeszkadza Luke'owi. No Luke, dawaj. Luke tak się wkurzył, że zabrał im przepustkę. Luke, jesteś genialny. Genialny! Nie daj się zabić, Luke. Odbijaj strzały, Luke. Sam na sam. O, umarł. Aha, powrócił. A to. Niech to, jak to na Skywalkera przystało. Udało mu się. Umachamy trochę mieczem. No prawie, o, widzisz? Tak, 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 dalej, Luke, Luke. Technomaster. Tam zapewne spadniemy w dół. Spadać nie chcemy. Luke się znerwił. Jak potrzeba dwóch uderzeń, żeby go zabić? Śmierć podobno nie wszystko za jednym ciosem. Aha, ja nie mam mocy. Czekajcie, jak to pójdę. Nie mogę się tu iść. A teraz mogę. No i dobrze. O, czy słyszeliście ten dźwięk? To prawie jak w tankach. Takie... Jak się czołg popsuło. Ja tu powalę trochę. No i teraz to. To jest cała taktyka na dziś. No, mówiłem, że się tu spada.
Czemu ja zawsze zapominam zapisywać? No może teraz nie zapomnę? No dawaj, dawaj, teraz zabij go. Dobra, teraz poprawimy swój błąd, znaczy mój błąd. Chciałem tutaj każdego ciąć, kto się nawinie. Zaraz skoczymy do tej wielkiej dziury. Ciekawe, czy łuk skoczy tam wyżej. Nie skoczy. To słabe EQ. Jejku, czy to musi być wszędzie? Łuk. Moc użyj. Prawdopodobnie naładuj sobie życia. I've got a life. No i umarł. Nie wiem, czy wczytać, bo nie pamiętam, na jakim etapie stopowałem grę. No, eliminujemy tutaj tak łódków. Dobra. I ominie nas ten akt. Znaczy nie ominie, ale będzie trochę mniej efektywny. Zapiszemy do boju. Też zapiszemy. No już się zaraz tutaj się pieprzno. Chodź tu. Kurde, zapomniałem, że się odradzają ludzie często. Nie lubię tych robotów. Dobra. Więc zapisujemy. O dziwo, mój pies ładnie śpi. O, i umarł luk. To wczytamy. Ho, 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 bo już pamiętam, że tutaj było. Nie, mój pies przestał ładnie spać. Znowu? Ej, kurde, Luke, no co ty robisz? Luke! Ja będę wczytywał, jestem hardkorowym. Nie, nie. Czytamy.
Zobaczymy, czy jak poczekamy, to mu się życie zregeneruje. Chyba nic z tego, nie? A ja chciałem załączyć ten tryb, ten z super szybkości. Dobra, to przechodzimy tak. Użyj mózgu, Luke. Jak czytamy, spowolnimy sobie czas. I od razu zaoszczędzimy więcej HP. Teraz nic nie wydaje się niemożliwe. Super, dziękuję. Wow. HP. Luke, dostałeś HP. Dobra. Jeszcze raz zapisujemy. No i idziemy dalej. Co tutaj ciekawego się zdarzy? Mam chyba niezło, nie? Ho, ho, ho. 3, 2, 1, 8, 2, 5. Potrąciło Luka. No, Skywalker. Gdzie my zapisaliśmy? A tu gdzieś. Nie, tam gdzieś. No dobra, na jedno wychodzi, nie? Widzieliście go jak dostał? Widzieliście? No i Luke też dostał. A za to mam pełne życie. Nie pamiętam, czy też mieliśmy. Haha, Luke, ty cieniaku. No bo wiadomo, że zaraz tak zginę, jak się nie będę bronił, nie? Wow. Jeżeli uda mi się to przetrwać, to
da koksem. O, nie jestem koksem. Przykro mi. Aha, jesteś w tym miejscu. Czyli lub musisz sobie poradzić z małą ilością HP. Czekajcie chwilkę. Okej. A może tam coś jest? No jest, nie. Tutaj to się tylko sparzył. Oho, ale dostał. O. Luk, dawaj, Luk. Jesteś bardziej skoksiał niż przedtem. Okej, cyrek, cyrek, cyrek. No jeszcze raz. Dobra. Zrobimy save'a. O, dostaliśmy Uber pistolet. Ciun. O, i się zabiliśmy. No Luke. Ja bym na miejscu Luka to tak... No to ja bym się tak nie zabił na jego miejscu. Najpierw zarażniemy wszystkich tu. Ja to tylko mogą przyjść. Nie no, Luke, zadziwiasz mnie, przetrwałeś. Chcesz pan cię chętkę również trenu ma. Ha, a twoja stara to padna. Ups. No nie, nic nie stało. Moc miecza świetlnego. Czekajcie, bo trzeba się rozpędzić tak jak u Jody na treningu. Bo ja za szybko wciskam te guziczki do skakania, a to trzeba tak cyk, cyk. Nie tak. Waham się, czy wczytać. Wczytuję. No jednak dobrze się zdecydowałem wczytać. Aha, dostał wczoraj. A Luke. Twoich pańczych mocno nie stracił. Chyba trzeba iść tu. Poczekaj, Peter. Ty z tyłu wygląda jak Peter Parker. Zawsze wiedziałem, że Spider-Man był wzorowany na Gwiezdnych Wojnach. Nie macie takiego wrażenia? Dawaj Luke, hardcore, hardcore. Nienawidzę cię samolociku. Hmm.
A weź się myżej. Ojejku, tu mogę polegnąć. Polegnąć. Dokonamy save'a. A? Prawie. Luke, jak ty to robisz? No właśnie tak to robisz chyba. Super moc spowolnienia czasu. Luke ma za mułę. Ojejku, ojejku. Tak sobie myślę, co by bym zrobił let's play of WoWa. Tak sobie myślę, że ja tak lamię, że lepiej tego chyba nie pokazywać nawet. A może kiedyś coś rzucę. Jak przegrywamy na Battlegroundzie, albo coś takiego. To będzie seria porad, jak nie grać w WoWa. No, look. Pięknie. Nie lubię. Aj. Luke, zmień się. Nie, do twarzy ci bardziej z mieczem. Tylko żebyś jeszcze trafiał w inne rzeczy. O, no chciałem iść po życie dodatkowe, ale... Ale nie trzeba, bo Luke się odrodził jak zawsze. No, użyj mocy, Luke. No. Watch out, here's got the Spider-Man. Tak, nie w tą stronę, co trzeba. Na lewo zamiast się bronić, to atakuje. A w prawo naciskam obronę. Ui. Wow. Nie lubię tego potworka. Robota w sumie. Luke, nie umieraj. Wszyscy cię kochają. Darmowe życie. Luke musiał skorzystać. Czemu ich to nie rusza? Zawsze mnie to w takich grach irytuje. Że tylko biedny gracz jest. Krzywdzony zawsze. O, lub dostał w powietrze. Oh,
Ale kto ty jesteś chujara? A tak w ogóle, zapytam może, jaka jest wasza ulubiona postać Gwiezdnych Wojen? Piszcie w komentarzach. Także spoza filmu, jeżeli znacie jakieś. Ja swoją ujawnię może później, może też w komentarzach. Także piszcie. Kurde, ile tutaj tej akcji. Nie lubię tych robotów. Luke, zrób coś. Wiedziałem, że coś będzie takiego. Kurde, a zapisałem gdzie? No, zapisałem po tym. Całą sesję. Dobrze. Bo czasem zapominam i gorzej by było, jakbym wczytał to, co było jeszcze wcześniej, nie? To by był zły. No, Skywalker, weź się. No, ile wam możecie tych strzałów wytrzymać? 500? Spokojnie człowiekowi nie można iść się z robotami zabawić, nie? Daleko jeszcze? Zapisałem, pamiętajcie, zapisałem, zapisałem. Wypieprzone robociku. I'm your father. O, Luke umarł. Co za szkoda. Szczęście... Nie, jak wczytamy, wcale nie będzie lepiej. No to zabijcie mnie, zabijcie, zabijcie. Luke Emo. Emo Luke. Ja tu się myślałem, że skoro zaraz tak powinien umrzeć, żeby sobie mieć pełne życie. I pewnie też tak macie jak ja, że gdy chcecie się zabić specjalnie, znaczy specjalnie. No to chyba, że załóż, co prawda, nie? Ale że jeżeli macie gdzieś rozgrywkę, to wychodzi to wam dość dobrze, a czasem nawet najlepiej. Dobra, teraz zapiszemy. Nie lubię, nie lubię. O. No Luke, nie popisałeś się. No teraz co zapiszemy? Techno z Luke'em, techno z Luke'em, tararara. Techno z Luke'em, techno z Luke'em. A Luke, nieźle byś padł. No i tu mamy filmik, Luke biegnie z pistoletem. O, spotkał tatę. The Force is with you, young Skywalker, but you're not a Jedi yet. No, jeszcze nie jestem Jedi.
Aha, z tego co pamiętam, muszę unikać tego kociołka. Tam teraz, ale Luke umie się. Impressive, most impressive, coś tam i tak dalej. Ale mam mało życia za to. Dobra, wejdź dawaj. Miałem cię zabić, tak? Ja no, ja chciałem stąd wyskoczyć, no dobra, dawaj. Szybciutko, szybciutko. No. No dawaj, dawaj Luke. Szybko, rozkruszę się z tego. Aha, ja to mam po prostu naciskać. No dobra, nie wiedziałem. O, to jak umrę, to będzie lepiej. Luke się nie da. Ja też chcę taki czerwony miecz. Nie. I'm your father. Widzisz? Nie, no weź, ja nie chcę zginąć. No i ale zaraz umrę. O, moc mi się. I umarł. Vader chyba z Michaelem Jacksonem ćwiczył. No ja nie chcę tak, ja nie chcę. Przyciągać nie mogę? Kurwa no. Vader. Jak na Luka życia mamy dużo. Dawaj Luke, no nie dawaj się mu. O, wpadłeś. No i po co? Żeby teraz umrzeć, tak? Ty, jak macham mieczem, to Vader mi nie może tamten. O, sam wpadłem. Ale z ciebie naiwniak, Luke. No Luke, genialny. Nie bójcie się, ja to dla was przejdę. Kiedyś. Drwa to jak szatan, ale przejdę.
Aha. O, Vader. Co to Vader zrobił? O, jejku. Dalej. Jak umrę, to nawet Vader będę walczył? Haha, nie. Dobra, to ja was zostawiam teraz. I do Vadera pójdziemy razem jutro. Gra zapisana, więc na razie siemka czołkiem czołem, kuski z rosołem i tak dalej. Na razie.